Słuchajcie, ja wróciłem do hotelu. Nie wiem, jak składam ten odcinek, ale albo w następnym, albo jeszcze w tym wychodzę znowu na kolację. Także zapraszam ze mną. W hotelu przy windach takie malowidła. Jest i kapelusz, idziemy kupić prezent. Słuchajcie, dojechaliśmy. Ja dla ziomeczka kupiłem dwie takie butelki Tianjin Lan. Jedna butelka 250 zł, to jest 500 zł. Taki prezencik na, no, na dzisiejszą uroczystość firmową i jakieś tam inne sprawy, które razem się udało zrobić. Dobra, słuchajcie, mieliśmy spotkanie w biurze. Takie krótkie, szybko wręczenie prezentów, pogadanie i tak dalej. I jedziemy na uroczystą kolację dzisiaj. Słuchajcie, przyjechaliśmy do knajpy. To jest tutaj. Cały budynek to knajpa. Tutaj się zamawia jedzenie, a później na górę się wjeżdża do pokoi. Tutaj też jest, można kupić alkohol od razu. Można wnieść swój. Słuchajcie, takie rzeczy, sprawy różne i tak dalej. Rybka. No i tam kucharze na naszych oczach wszystko przygotowują. Tam kolejne. Słuchajcie, i tak to wygląda. To jest pełno takich pokoi. Tych pokoi jest ze 40. Kapelusz dostał zaszczytną funkcję otwierania alkoholu. Witam wszystkich dnia kolejnego z hotelu, z pokojowego hotelu, tak? Z pokoju hotelowego i zaraz idziemy coś zjeść, nie? Także zabieram was razem ze mną, idziemy na dół. Kapelusz już pojechał dzisiaj rano do siebie, bo miał tam jakieś sprawy, także na szybko, a ja jeszcze dwa dni tutaj i lecę dalej. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj wyraźnie chłodniej. Ja jestem w bluzie z długim rękawem. Tak raczej ludzi na zewnątrz nie siedzą, nawet stoliki knajpy nie powystawiały, choć może jeszcze nie czas. A ja dziś idę do tej knajpy, którą pokazywałem, że musi być na pewno jakaś fajna knajpa tutaj, bo przynajmniej reklamy mają fajne. O. Tak to wygląda. No, tak jest w środku, idę wam żarcie pokażę, takie ogólne. Oczywiście tu jest ten kontuar, tutaj mają tam wejście na kuchnię. Nie tak duża knajpa, jak byliśmy w poprzednich. Nie mają aż tyle tego. Ale mają. No, w lodówkach tutaj to się światło odbija, więc tego zbyt wyraźnie nie widzicie. Oczywiście świeże rybki oraz owoce morza. Zdjęcia przykładowych dań podświetlone. Mamy takie tutaj talerzyki, tak opakowane. Zaraz to rozpakuję i wam pokażę. Zapakowane poprzez firmy zewnętrzne. Słuchajcie, na stół wjeżdżają nam klasyczne ziemniaczki, które pewnie pamiętacie, na kociołku, na ogniu. Teraz się tutaj przysmażą w cebulce, na boczku trochę. Wjeżdża nam fasolka, nie? Dzisiaj nie będzie tak zbyt hucznie jak przez ostatnie dni, bo już powoli się zawijamy. Słuchajcie, wjeżdża nam jeszcze taki tutaj mięcho z warzywami zasmażane. Słuchajcie, wjeżdża nam taka słoninka, boczek, słoninka. Mocno, taki boczek mocno tłusty. Nazywa się Meicai Kouru. Jest w prowincji Hunan. Dobra, my się już zawijamy. Zjedzone. Słuchajcie, wychodzimy, a grillek się tutaj dopiero rozpada, bo też grilla i porozstawiali namioty. Wcześniej mówiłem, że nie było namiotów, ale są już. Dobra, ja się zawijam do hotelu. Słuchajcie, miałem jechać do hotelu, ale jeszcze jadę sprawę załatwić. Wieczór, kurde, człowiek by wrócił, odpoczął, ale cały czas coś, a dopiero zostały mi ostatnie dwa dni. Dobra, zaraz tutaj spotkanie. I nie wiem, czy nie jeszcze jedną kolację nie zaliczę, no bo tu zawsze spotkanie to kolacja. Słuchajcie, ja teraz w biurze jestem i później jeszcze będę wam nagrywał. No to tyle, nie? Z tej przebitki, bo tutaj wiadomo, jakieś tam rozmowy są. Dobra, to jedziemy na miasto. Zobaczcie, taki elektryczny Chińczyk. Słuchajcie, idziemy coś zjeść z powrotem, nie?
Może tu wrócimy, taka baraninka dobra, rybki u muzułmanów. Ale wpierw trzeba przejście i zrobić rekonesans. Tutaj takie raki mają. Słuchajcie, i teraz biorę, kupuję sobie świński mózg, nie? Dobra, jeszcze takie coś sobie domawiam. To ja mówiłem, jeszcze tylko mam kolejne spotkanie, kolację biznesową, muszę się najeść. A to tak wygląda w środku. Tam koleżka, towarzystwo chcą się wódki napić, także idę do sklepu, bo tu można wnosić, tak jak widzieliście w moich poprzednich gdzieś restauracjach chodziliśmy. Można swój alkohol wnosić, nie? Piwa nie potrzeba, bo to podobna cena i tak, ale tak wódeczkę sobie jakąś tutaj zakupimy. O, tutaj mamy za pół litra 50 zł, 55 jakoś coś takiego, nie? No to jest 52%, tak więc to jest. A tu też mają europejskie, widzicie, Grants, whisky, wódka, papierosy, o, ale mamy to. O. O, nasze grzybki się tu robią, widzicie, na grillu. Nasze czosnki i tak dalej. Odkładam rzecz, tu jest ten mus, grzybki, tam inne rzeczy i tak dalej, nie? No i ostrygi. Padać zaczęło, ale dobrze jesteśmy pod tymi, pod namiotami. Słuchajcie, wzięliśmy kolejną flaszkę. Ta kosztuje 150 zł, niecałe 130 tutaj w knajpie. Ale się okazało, że oni mają taniej ciut niż w sklepie. To jest ta tańsza wersja, którą ostatnio ja kupiłem. To jest Ocean, a ja kupiłem Sky Blue wczoraj. Ale to też mieliśmy na kolacji. I to 150 tutaj złotych. A tą kupiłem, mówiłem wam, za 50 ileś, a ona 40 ileś kosztuje tutaj. Mają w knajpie taniej niż w sklepie. Sama flaszka tak się prezentuje. Witam wszystkich serdecznie dnia kolejnego. Ja jadę teraz na spotkanie takie quasi biznesowe. Chodźcie ze mną. Dobra, słuchajcie, ja już na powrocie jestem. Wracam, tak? Taksówkę sobie gdzieś tu wezwałem, powinna stać. Ja wyszedłem z hotelu, się wymeldowałem, jadę do Szanghaju, ale jeszcze muszę się posilić i tutaj pizzę, mamy pizzę, takie oto pizzę będę zamawiał i będę jadł. To w takich cenach są, nie? Bo tu mała, duża i średnia. Ta duża, powiedzmy, to jest 95 juanów, to jest 50 zł. Wyszedłem zapalić, bo tam w środku się nie pali akurat. Słuchajcie, i takie trzy wjechały. Pizzę. Jedna taka, to jest meat lover. Za dużo mięsa nie ma. No to taka margarita z oliwkami. Muszę wam powiedzieć, że nie jemy więcej, bo pizza oszukana, bo tu nie ma serii mozzarella, tylko jest tak zwany topping na górze, czyli to jest podróba sera. Zresztą to widzicie teraz, jak to jest, co to jest, nie? To nie jest, kurde, ser. Boczki nie są zbomblowane, to jest taka masa ciastowa, a nie ciasto pizzowe, nie? O, zobaczcie. To jest taki arabski placek bardziej, nie? To już Arab prowadzi tutaj, dlatego nie ma nawet piwa. Palić nie można. I topping, a nie ser. To jest meat lover. To u mnie na zwykłej pizzy jest więcej mięsa niż tutaj na meat loverze. Teraz wam pokażę jeszcze, nie? Jakby to był żółty ser, to normalnie by się ciągnął czy coś, nie? To jest taki topping na cieście, nie? Na arabskim placku. Więcej tłuszczu w tym niż
czegokolwiek. Słuchajcie, pizza niezjedzona. No znaczy w połowie coś tam ruszyliśmy. I jadę teraz na dworzec szybkiej kolei do Szanghaju. Jutro mam wylot. O, słuchajcie, bardzo się pozmieniało. Zobaczcie, tu jest podjazd na górę, jak na lotniskach na tym dworcu. Kiedyś jak tu przyjeżdżałem, to był taki stary dworzec, nie było nawet szybkiej kolei. A teraz budynek dworca to już jak małe lotnisko. Albo nie takie małe. I to jeszcze 3 lata temu to rozbudowywali. Były budowy, już takie wejście było bardziej prymitywne. A teraz tak jak widzicie, samochody zjeżdżają tam w dół, tu podwożą klientów, taksówki. To jest tylko dla taksówek. Czy też może dla prywatnych, ale tu nie ma postoju, że tylko zrzucić tam można parę, dosłownie 2 minuty stać, ktoś tam tego pilnuje. Dojechałem do Szanghaju.